La balade des gens jeunes. Ça, c'est Gérard Lenormand. W studiu panie i panowie Chris Kituli. Chris, bonjour. Ja na ciebie stawiam już od czasu, kiedy cię pierwszy raz usłyszałem. To było w Bydgoszczy. Ja uważam, że ty jesteś świetnym ambasadorem spraw polskich na całym świecie. Na razie widzę, że te polskie piosenki interesują cię bardziej w Polsce, aniżeli we Francji, ale wiem, że z naszym najwybitniejszym pianistą, poetą fortepianu, Bogdanem Hołownią wybieracie się na razie do Tuluzy i na razie do Polskiego Instytutu, a więc to jest tylko połowa kroku, aby zdobyć Francję. Tak. Zdobędziecie? Tak, dziękuję bardzo, Paweł. Tak, avec Bogdan on fait... Bien sûr, on a des concerts en France de prévu, à Toulouse, peut-être à Paris. Maria będzie tłumaczyła. Tak, tak, Maria jest. Witam Państwa. Tak, najbliższy koncert w Toulouse. Tak. Jeżeli chodzi o Francję, oczywiście przed nami również Paryż. No ale lada moment najbliższe koncerty w Gdyni. No właśnie, i my tak, jesteśmy tutaj nie sami, musimy powiedzieć. Jest z nami konsul honorowy Francji w Gdańsku, pan Alain Mompert. Witamy ciebie bardzo serdecznie. Witam, dzień dobry. I to będzie taki wyjątkowy koncert i 13 i 14 kwietnia, koncert charytatywny. W głównej roli Chris, jeśli chodzi o sprawy muzyczne, z Bogdanem Hołownią. Też, tak. I będziecie jeszcze z własnym dzieckiem. To już można powiedzieć, to już jest trochę więcej niż idziecie na całość. To dziecko ma ile lat? Zosia ma lat 7. I Zosia śpiewa razem z ojcem piosenkę, która jest takim sygnałem tej akcji, tak? Tak, możemy tak powiedzieć, tak, jak najbardziej. I śpiewa Emilie Jolie. Ma petite Emilie Jolie. I dlaczego to jest ta akcja, tak się nazywa, i proszę wszystko opowiedzieć. Pan Alain Mompert jest tak, z nami. Tak, ta akcja powstała wcześniej, 7 lat temu, bo ja prowadzę też przedszkola i szkoła w Trójmiasto i pomagamy ten hospicjom już od 8 lat. Często robimy koncert na święta, nasi dzieci od szkoły śpiewają. Nawet śpiewali Emilie Jolie. Mhm. I rok temu zdecydowaliśmy robić gala. Gala charytatywny, wyjątkowy gala. To nie jest taka gala na 1000 osób. Jest 150 ludzi. To jest grony pewnych ludzi, których chcą pomóc w tej akcji charytatywnej. Tak. Pomagacie określonym osobom? Dzieciom? Pomagamy hospicjom w Gdynia. Ten hospicjom w Gdynia, Bursztyna Przystań. Rok temu zgromadziliśmy 116 tysięcy złotych. Mm-hmm. Tysięcy, tak? Pieniądze, które ludzi, żeby występować na gara, już nie ma miejsca, jest kompletnie. No jak 50 osób tylko? 150 osób. A 150 osób. 150. To się 150. Nie dziwię, że nie ma. Nie, 150, bo słuchajcie, to jest... jakbym włączył teraz telefon nasz radiowy, tak, to w ciągu minuty chcieliby Chrisa obejrzeć na gali z córką Zosią i pomóc również akcji charytatywnej. Ja wiem, ale my nasze celów, ten gala, to jest dobra kolacja, dobre wina, ale to jest właśnie, to jest tylko, żeby pomóc ten hospicjom. Ludzi zgromadzą w takim małe grony i mamy też nagrodę. My stworzyliśmy taki mały Cezar, to nazywa ten Breła Bursztyna. Nagrodzimy. Rok temu to była profesor od Lublina, który był wynagrodzenie, i ten roku to jest, będzie pani też, który pracuje w radio, nie mówi w jakiej radio. Tak? Tak. Słuchajcie, no to wspaniale. A zainteresowała mnie jednak ta piosenka i czy możecie ją zaprezentować u nas? Czy Zosia przede wszystkim się zgadza, żeby... No, to było takie pierwsze wyzwanie dla niej, kiedy ona stanęła przed mikrofonem i profesjonalnie zaśpiewała, i trochę czasu zajęło i to, żeby w ogóle powiedzieć, to okej, wyrażam zgodę. No, ale ja dała zgodę na publikację. To jest moment magiczny. Zaśpiewaliśmy raz, tak, na ja raz. Myślę, że... Tak? Nic nie poprawialiście? Nic. To co? Słuchamy? Posłuchajmy, bo to może być bardzo ciekawe. Dziękuję. Czyli, a o czym to jest utwór? Możecie powiedzieć, bo wyśpiewa to jest utwór muzykal we Francji. Bardzo, bardzo znany. Musique et paroles de Philippe Châtel. 1979. No. Tak?
Utwór pochodzi z muzykalu francuskiego pod tym samym nazwem, pod tą samą nazwą i Emilie śpiewa. A co to jest to Jolie? To jest... Emilie Jolie, to jest jej imię. Et voilà, je voulais juste lui dédier cette chanson, parce qu'on a eu l'occasion de la chanter ensemble. Tak, Chris voilà. Chciał ją właśnie też między innymi zadedykować do przyjaciela, który ją śpiewał, wykonywał i który odszedł wczoraj, w dniu wczorajszym. Słuchajcie, no to nic nie możemy więcej dodać. Po raz pierwszy na ogólnopolskiej antenie Polskiego Radia Zosia Skituli, lat 7. Nie po raz pierwszy, ale wzruszający jak zawsze Chris Skituli z dedykacją dla przyjaciela. Les oiseaux ne sont pas pressés. No Chris, zaśpiewać z córką, to chyba ogromne dla ciebie przeżycie. C'est une émotion énorme. Ah oui, énorme, énorme. Ale Zosia sobie świetnie radzi i tu już ustaliliśmy z panem Alanem Mumpertem, który jest konsulem honorowym Francji w Gdańsku, że na te 150 osób, które robi wielkie przyjęcie z francuskimi winami, z francuskimi serami, z Francją w ogóle w Polsce, ale będzie jeszcze jeden taki koncert, powtórzenie 14 kwietnia i tam już będzie normalnie można przyjść, podejrzewam. Czy to jest możliwe? Też nie można. Nie wiem, bo to jest komplet, to jest dla ludzi, to jest w hospicjum, więc jest ograniczone miejsca. To jest robione dla ludzi, którzy już stracili dzieci tam w hospicjum i ludzi, którzy mają swoje dzieci tam na miejscu. Rozumiem. No to mam nadzieję, że przynajmniej tę piosenkę, jeśli pozwolicie, to przekażę do naszego radia dzieciom, do Jedynki Dzieciom. Mam nadzieję, że właśnie tam w tym programie będzie takie małe miejsce dla takich piosenek tego typu, na przykład zaśpiewać z ojcem. To jest świetny pomysł. Będzie nam bardzo miło. A jak chciałam podziękować Jedynka, bo jesteś radio wyjątkowa, który po prostu nagłośnienie takich rzeczy, co robimy. Chris Skituli, który jest najlepszy piosenkarz francuski, który śpiewa po polskiej piosence. Tak, nie, ja jest, też tu. Ja jestem zakochany, kiedy ja słucham pierwszy raz jego piosenki, to była... Dziękuję. Ja też uważam, że w Chrisie jest coś takiego niesamowitego, dlatego, że on trochę łączy nie tylko pokolenia, ale również te nasze sprawy francusko-polskie, bo my jesteśmy tak samo romantyczni. Oczywiście, oczywiście. No nie po to Mickiewicz jechał do Francji, żeby... No nie tylko on. Ale jest on, widzę, że Chris albo nie rozumie, albo się wzrusza. Mam nadzieję, że jedno i drugie. Rozumie. Tak? Ja też jestem romantyczny. Tak. I wiesz, i panie konsulu, my mamy taką historię wspólną. To znaczy, on nagrał taką piosenkę, którą ja ogromnie lubię, Uciekaj moje serce. I z Bogdan Hołownia, który jak nikt w Polsce ja czyta takie ja te romantyczne dźwięki. I on to zaśpiewał i uważam, że to śpiewa tak jak Seweryn Krajewski, ale z tym francuskim wdziękiem i z tą całą siłą Francji. I Polacy bardzo lubią to, tak. Słuchacz. No to słuchajcie, to trzymam za was kciuki. Trzymam, że zbierzecie 100 razy więcej pieniędzy niż w ubiegłym roku, że to wszystko się dzieje w Gdyni, w Gdańsku. Gdyni. 13-14. No i trzymam za Chrisa kciuki, bo uważam, że jest to taki talent, który powinniśmy wykorzystać jako Polska również. Tak. Dzięki bardzo. Merci. Dziękujemy za zaproszenie. Dans ce couloir de tes lancers, frôlés à peine, nos mains se cherchent sur la plage, un regard